W sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy odbyły się wojewódzkie halowe igrzyska samorządowe. Ponad 400 sportowców z 15 ekip zawitało do nidzickiej hali. Wśród nich drużyna z Działdowa. Jesteśmy z poszczególnych miejscowości, które należą do gminy Działdowo. Ja na przykład jestem z grupą 60-latków seniorów, jestem z Uzdowa. Także z Uzdowa są dzieciaki, które grają szachy, warcaby oraz tenis, jest dziewczynka z Kramarzewa. Jeżeli chodzi o naszą moc, o rywalizację, to my idziemy po prostu na żywioł. Nie byliśmy przygotowani, po prostu uważamy, że to jest piękna zabawa. Chcemy reprezentować gminę Działdowo. Ja jeszcze bardzo, jako sołtys Uzdowa, chcę reprezentować moją piękną miejscowość Uzdowo. Świetnie się bawimy. Wyniki jak na razie są bardzo dobre. Ponieważ impreza jest wyjątkowa, wyjątkowi są zawodnicy, to i oczywiście konkurencje także były nieszablonowe. Znaczy, ja się bałam bardzo lotek, ale się okazało, że się wspaniale z tym poradziłam. I przy pierwszych próbach, które robiliśmy z piłką, z lotkami, z rzucaniem do kosza piłki i jeszcze inne, uważam, że to wszystko piękne, że dam sobie z tym radę. Może mniej, więcej, będziemy mieli mniej punktów, ale nieważne punkty, ważna rywalizacja i to, że jesteśmy. Rozegrane zostały także konkurencje drużynowe. Wśród nich bardzo widowiskowe przeciąganie liny. Emocji nie brakowało i chociaż igrzyska samorządowe to przede wszystkim dobra zabawa, sportowej rywalizacji nie brakowało. Pomimo to, że to są zawody rekreacyjne, tutaj jest sporo emocji, także gminy, które przyjeżdżają, pokonują tam kilkaset kilometrów, nie jadą po to, żeby się tylko pobawić, ale też, żeby zająć dobre miejsce, ponieważ liczy się punktacja zespołowa, a później no wiadomo, że związane jest to tam z odpowiednim miejscem. Czym wyższe miejsce, tym oczywiście większa satysfakcja z udziału w takich zawodach. Gdy już wszystkie konkurencje zostały przeprowadzone, sędziowie podliczyli punkty i ogłosili wyniki. Ekipa działdowskich samorządowców zespołowo uplasowała się na 12. miejscu.